Natomiast mam też taką refleksję. Ogląda nas ktoś, kto doniesie PiS-owi: przesraliście, przepierdoliliście, fałszywie przemodliliście całe 8 lat. Albo nie. Albo odgrywaliście przed nami teatrzyk. A się okazało, że zostaliście wystrychnięci na Dudka. Dudki. Albo. Dudki. Albo. Dudki. Albo. No. Wydutkani na strychu. Tak, albo wydutkani na strychu. Pięknie patrzeć na wasze zakazane mordy, bo nie zapomnimy wam, co robiliście w 2020 roku z nami. Czym nas straszyliście, co nam groziliście, do jakiej, do, co z nami zrobiliście. To wy pisowcy, wy. Nawet nie potrafiliście wykorzystać siłę, którą mieliście w garści, Kościół katolicki. Nie potrafiliście. Będziecie postrzegani przez historię jako banda nie... Przegrańców, luzerów. Przegrańców, tak. Nie, co się mówi, jak nawet nie potrafię powiedzieć, nie do uczników, nie, jak to się mówi? Nie ogrów? Nie. No jak się mówi takie słowo? Ktoś jest... Niedojebany? Kurwa, też, ale inne. Nie... No jest ktoś douczony, a ktoś jest niedouczony. Nieuk. Nie. Głąb. Dobrze, niech będziesz... Debil. Kretyn. Idiota. Te zdziwione pyszczki wasze, ryjki i ten triumf... Niemot. Niemoty, tak. Nieudaczników. Nieudaczników. O! Tak, o to mi chodziło. I wiecie, i te mordy po drugiej stronie, prymitywów i cymbałów, kretynek i idiotów, bo takimi są. Puszczałeś, jak pani Bezbłońska tłumaczyła, jakie to męskie przywileje są. Nie puszczałem, bo nie mam tego pod ręką. Aj. Nie będziemy tego lewarować. Musimy to puścić jeden do jednego. No, z nowej telewizji jakiś oligarcha kupi telewizję. Czy możesz to puścić?